wystartowała 8. edycja Puławskiego Forum Profilaktycznego. Jednym z eventów w ramach tego wydarzenia była konferencja dotycząca prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy domowej z uwzględnieniem sytuacji małoletnich. Prelegentką podczas konferencji, która odbywała się w sali widowiskowej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika, była znana z programów telewizyjnych sędzia Anna Maria Wesołowska. Przemoc jest bardzo poważnym tematem, dlatego że ona wpływa na życie nas wszystkich. Dzieci, które są ofiarami przemocy, świadkami przemocy, zupełnie inaczej się rozwijają. Musimy o tym pamiętać. Niestety przemocy jest coraz więcej. Ogromnym problemem stała się przemoc psychiczna, której na oko nie widać, ale ona wywiera bardzo negatywne skutki na rozwój każdego dziecka. Dzisiaj będziemy mówić o tym, że jako obywatele mamy prawo i obowiązek zareagować na każdą krzywdę dziecka, ale jako instytucje, z którymi się dzisiaj tutaj spotykamy, mamy obowiązek prawny reagować. Ustawa tak zwana Kamilkowa wprowadziła jedną ważną rzecz. Mamy obowiązek reagować nie tylko wtedy, kiedy widzimy krzywdę dziecka, ale wtedy, kiedy czujemy zagrożenie, że ta przemoc w rodzinie może być. Nie wstydźmy się reagować. Pamiętajmy, że to jest nasz prawny obowiązek. Za brak reakcji, nawet jak często nie odpowiadamy karnie, chociaż powinniśmy, to jednak wyrzuty sumienia pozostają, a one w życiu bolą najbardziej. Nie bardzo umiemy reagować, dlatego że przekonywano nas długo, że to, co w czterech ścianach, to jest tabu, do którego nie wolno wkraczać. Ale jeżeli zrozumiemy, że to jest bardzo ważne, że ta przemoc naprawdę pociąga za sobą bardzo negatywne konsekwencje, będziemy reagować, dlatego że my jesteśmy fantastycznym, wrażliwym społeczeństwem. Jeżdżę po Polsce i nie mam co do tego wątpliwości. My Polacy zasługujemy na to, żeby rodzina wróciła na swoje właściwe miejsce, żeby nie krzywdziła, ale musi mieć świadomość. Dlatego dzisiaj ta edukacja prawna, takie spotkania, gdzie nagle dowiadujemy się, że jeżeli zainterweniujemy, bo słyszymy krzyk dziecka za ścianą, to nie jest wtrącanie się cudze sprawy. To jest mój obowiązek człowieka, obywatela. I na pewno to potrafimy robić, tylko musimy ze sobą zacząć rozmawiać, a nie dzielić się. Wydarzenie było okazją do poszerzenia wiedzy uczestników w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy, która pomimo rosnącej świadomości społecznej wciąż jest palącym problemem.